takie mamy wrażenie, że wzrost, waga i rekord nie będą miały tutaj specjalnego znaczenia. Determinacja, zawziętość, motywacja to zdecyduje. Ostatnia walka w karierze Pawła Nastulina. Wszyscy pamiętamy chyba doskonale jeszcze ten 96 rok, kiedy w Atlancie zdobywał złoto. A na Igrzyskach Olimpijskich, kto przypuszczał, że tyle lat później będziemy oglądać Pawła w klatce KSW, rywalem Pudzilla. Zaczynamy! Waga ciężka, odwrotna pozycja na stuli. Każdy z nich dysponuje piekielnym ciosem. Wychwyciły na stula nogę Pudziana, ale nie udało się obalenie. Ale wyszarpał się teraz z tego judowskiego uchwytu Mariusz Pudzianowski. I po raz kolejny będzie szykował się na kopnięcia. To ma być ten plan. Trafił teraz dobrym, długim prawym Paweł Nastula. Ile tam jest agresji, ile tam jest emocji. I ładunek taki, że jak to wybuchnie, to rozsadzi nam krakowską arenę. Oczywiście wszyscy państwo wiedzą, nie darzą się sympatią. Ten brak sympatii może skumulować się tutaj w tej walce. Są ostrożni. Wiedzą, że żaden z nich nie ma żelaznej kondycji. Że im dłużej będzie trwała ta walka, tym będzie im ciężej. I znów się szczepili. I w tej chwili z ciosem wyszedł Pudzianowski. Ale mocy w tych uderzeniach może, a nie do końca kunszt bokserski, ale petardy naprawdę jak na Sylwestra w Rio. Trafił Pudzianowski, Nastula na plecach, a Pudzian ruszył z takim mocnym hammerfistem, którym bił głowę Pawła podłoże klatki. A i zobaczymy teraz, jak zapracuje z pleców mistrz olimpijski w judo Paweł Nastula. On poddawał swoich rywali, choćby w Pride, w walce z Rago, a Balaszką właśnie z pleców. Zobaczymy, ile jeszcze tych wysokich umiejętności parterowych zostało w arsenale Nastuli. I dlatego Pudzianowski nie podnosi pozycji. Nie chce zostawić ręki. Dwa ciosy w żebra i będzie krótka próba dojścia do głowy rywala ze strony Pudzianowskiego. Nie ryzykuje Pudzianowski. Jest ręka za głową, już czaił się tam na dźwignię prostą Paweł Nastula, ale w porę zorientował się Pudzian w zamiarach mistrza. I krótka próba zdystansowania rywala. Łokieć na żebra. Świetnie, na razie będąc z góry kontroluje ten pojedynek Mariusz Pudzianowski, nie pozostawiając ani centymetra miejsca, gdzie mógłby wkręcić się po dźwignię Paweł Nastula. Jest Pudzian ostrożny i rozważny. A już se spychacześ by chciał postraszyć trójkątem nogami i na stulę, no ale jeszcze, a chyba nie. Za szeroki kark, za szerokie plecy Pudziana, aby próbować takich technik. W tej chwili nogi na stuli troszeczkę wyżej, ale to nie zmienia sytuacji. Próba skręcenia się, jednak być może w tej chwili te 120 kg Pudzianowskiego ma znaczenie. Krótkie ciosy. Próbuje cały czas wybrać lewą rękę Pudzianowskiego na stula, ale ten jest bardzo czujny, będąc z góry. Na razie dobrze realizowana taktyka przez Mariusza Pudzianowskiego. Ciasno, krótko, bez podnoszenia pozycji. Proszę! Nawet w takiej sytuacji poradził sobie Pudzianowski. Próbował teraz wkręcić się po dźwignię Paweł Nastula, ale przygotowany na takie sztuczki, a mistrz olimpijskiego w judo Mariusz Pudzianowski. Widać, że Mariusz odrobił tę lekcję w sytuacji, kiedy on będzie na górze. I znów cios w żebra i próba trafienia w głowę. Przed ramię, na szyję i spychanie głowy. A nie może skontrolować ręki rywala Paweł Nastula, ale wobec pasywności pojedynek z powrotem w stójce. No w tej stójce na razie rządzi Pudzian. Teraz Pudzianowski poszedł w nogi swojego rywala. Nastula nie wykorzystał tak ogromnej szansy. Ale zerwał się Mariusz Pudzianowski.
który z nich będzie miał więcej sił, który będzie miał więcej tchu. Pojedynek zakontraktowany na dwie rundy i chyba absolutnie wystarczy ten dystans, aby wyłonić zwycięzcę tej walki kategorii ciężkiej. Zrywa się na stula, trafił teraz dobrym lewym prostym. I jeszcze odpowiada Pudzianowski. Ale to wszystko naprawdę bardzo, bardzo blisko. Przestrzelił niskim kopnięciem Pudzian. Po raz kolejny zawodnicy wagi ciężkiej ustalają cerowniki. Chwycili się, szczepili to kolano chyba trochę za nisko w ostatniej sekundzie pierwszej rundy. No, dzieje się! Pierwsze starcie, gdzie była dynamika, gdzie była eksplozywność, gdzie jeszcze nie byli mocno spoceni, a w tej chwili będzie druga runda. Wiele będzie zależało od tego, który z nich będzie miał więcej kondycji. Przełamał tymi niskimi kopnięciami, a Pawła na stule Mariusz Pudzianowski i potem rozdawał karty, będąc z góry. Kto spodziewałby się 5 lat temu, kiedy Pudzian zaczynał swoją karierę w MMA, że on będzie szukał parteru i obalenia w walce z mistrzem olimpijskim w judo? A rozwinął się Mariusz naprawdę znakomicie przez te 5 lat. I tak jak powiedział, a jeszcze 3 lata temu na ten płytnek nie był gotowy, ale teraz jest, to zaprezentował nam tą pierwszą rundą. Przed nami runda druga, na stula kontra Pudzianowski. Dystans i zaraz będzie strzał. Czy prawa ręka Pudziana, czy lewa na stuli? Na stula zaczął. Po raz kolejny ten low kick troszeczkę za wysoko, ale pokazuje na stula, że wszystko jest w porządku. Nie chce tracić rytmu pracy. A więc jedziemy dalej. Boczne kopnięcie w wykonaniu na stuli. A Pudzianowski znów czeka na low kick. Pamiętaj, jak znakomita była to broń podczas walki na stuli z Karolem Bedorfem. Paweł jednak wie, że należy tych kopnięć unikać. Trafił teraz długim lewym. Ale za chwilkę do ataku zerwie się prawdopodobnie Pudzianowski. Ważą już w tej chwili każdy ruch. Wiedzą, jak cenna jest energia, którą być może trzeba będzie zachować na ostatnie starcie. Starcie dodatkowe, jeżeli będzie. I wyniesienie i Pudzian z góry! I znów jest ta sytuacja, w której tak znakomicie w pierwszej rundzie radził sobie Pudzianowski. Ostrożnie. Przetoczenie. Jeszcze próba przetoczenia. Nie udało się. Ale właśnie dlatego Pudzianowski robił to niezwykle ostrożnie. Niech państwo zwrócą uwagę, jak on uczepiony jest na stuli, jak centymetr po centymetrze idzie w górę. I już doszedł. Już oparł lewą rękę. Teraz łokciami. I klasyczna akcja, żebra, głowa. I stara się Pudzianowski nie zrobić żadnego błędu. Ale uznał Piotr Bagiński, że wystarczy tego polegiwania. Idziemy do góry. 2 minuty, 30 sekund, połowa starcia. Mocny cios na stuli, także Pudzianowskiego. Trafił jeden i drugi. Obaj jeszcze ciągle stoją. Ale śmigają te ciosy. Teraz po nogi rywala idzie Pudzianowski. I będzie szansa, aby to na stula był teraz z góry. I pracuje teraz kamerfistem Mariusz Pudzianowski. A na stula skrada się po klucz na rękę. Ma pozycję boczną. Stabilizuje ją w tej chwili.
Będzie trudna sytuacja dla Pudzianowskiego, a ogromna szansa dla Nastuli. I jeszcze zaczyna pracę czasami na stulu, ale siły już niewiele, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Pozycja boczna, dobra pozycja dla Pawła, aby zakończyć ten pojedynek, ale trzeba teraz naprawdę centymetr po centymetrze popracować nad ramieniem Pudzianowskiego. Kręca się Pudzianowski. A i zostawił rękę. Czyby była tam próba wejścia w dosiad ze strony na stuli, ale nieudana. Północ, południe. Szansa na to, aby mocnymi ciosami z góry zaatakować. Właśnie w tej chwili rozbijać Pudzianowskiego. Jest dobra pozycja na stuli. Teraz to on zaczyna rozdawać karty w tym pojedynku. I będzie odwrotny trójkąt nogami. Firmowa technika Pawła na stuli, którą doskonale poznałem wielokrotnie na treningach. Nie! Wyszedł z tego Mariusz Pudzianowski. Na stula ciągle na górze. Jeszcze ma 70 sekund. Na zakończenie tej walki przed dosiad! A z dosiadu, jeżeli podniesie pozycję, to spuści pięści na głowę Pudzianowskiego. Wyżej musi na stula. Oparł rękę, podniósł pozycję. Pudzianowski się broni. Nie! Zerwał to Pudzianowski i natychmiast odwrotna sytuacja. To Pudzian na górze. Ale jest, jest dźwignia, jest dźwignia! Walczy o Balakę na stula! Ciągnij to, Paweł! Nie! Jakież potwornie mocne ręce ma Mariusz Pudzianowski, wyćwiczone w dźwiganiu tych waliz. Nieprawdopodobne emocje. I teraz to Pudzian zajmuje pozycję boczną, ale mamy zwroty akcji w tym pojedynku. Pudzian w boczce ucieka naprawdę z bardzo, bardzo groźnych sytuacji. 15 sekund do końca. I Pudzianowski stara się zadawać te ciosy, aby sędziowie zauważyli. Jeden hammerfist, drugi w tył głowy, nie wolno. I Bagiński powinien na to zwrócić uwagę. I jeszcze z takiej sytuacji za nogę obalenie dla Mariusza Pudzianowskiego. Koniec drugiej, ostatniej rundy. Co za walka. Aż naprawdę chciałoby się rzec, dlaczego tylko dwie. Potwornie zmęczeni. To będzie werdykt, na który będą czekali tutaj wszyscy. I decydować będzie zapewne kwalifikacja drugiego starcia. Dobre sprowadzenie na początku drugiej rundy również przez Mariusza Pudzianowskiego, potem a te pozycje dominujące na stuli, próby dwie poddań. Próby poddań. Z drugiej tak, strony zerwanie tych tak, prób no i potem jeszcze w końcówce sprowadzenie na korzyść Pudzianowskiego. Naprawdę, chylimy czoła przed Mariuszem Pudzianowskim, który z walki na walkę pokazuje naprawdę, że on się rozwija i to w bardzo błyskawicznym tempie. Świetnie rozegrany ten pojedynek przez niego. Czekają. A może już wiedzą, że będzie trzecia runda? Szanowni Państwo, mamy większościowy remis, a to oznacza 3 minuty dogrywki. Nie płaczemy z tego powodu. Zdecydowanie nie! Teraz zapominamy o tym, co działo się w dwóch poprzednich rundach. Teraz liczą się tylko 3 ostatnie minuty. Pudzianowski kontra Nastula. Świetna obrona tej dźwigni na łokieć, tej balachy przez Pudziana. Jak wytrawny grappler obronił ten atak mistrza olimpijskiego w judo. Paweł Nastula, Mariusz Pudzianowski, nieludzko zmęczeni. Ale te zasady stworzone dla Pudzianowskiego, te 2 razy 5 minut w tej chwili są złamane rundą dodatkową. I dobrze. Panowie, dajcie wielki pokaz, tak jak w poprzednich rundach. Zmęczony potwornie jest Paweł Nastula, słania się na nogach. Czy będzie w stanie jeszcze wykrzesać się troszeczkę tego olimpijskiego ducha? Był low kick ze strony Pudzianowskiego.
I teraz jeszcze raz, Pudzian trafił. I jeszcze jeden low kick, którym przestawia zupełnie nogi Pawła. Szuka sprowadzenia, Pudzian. I już idzie po nogi na Stuli, ale ten w porę broni ataku. Teraz to na Stula będzie dociskał Pudzille do siatki. Kolaną ze strony na Stuli. Prawy cios Pudzianowskiego. Absolutnie po nogi. Jest prowadzenie. Pudzianowski na górze. Ma na Stule wciśniętego w siatkę. Jest półgarda. To może być klucz do zwycięstwa Mariusza Pudzianowskiego. Próba wyeliminowania prawej ręki na Stuli. A musi pracować Paweł, jeżeli chce coś ugrać w tym pojedynku. Świetnie rozpoczął rundę trzecią, a tą ostatnią dogrywkową. A Mariusz Pudzianowski zapraszający po raz kolejny zresztą na Stule do parteru. To jest pozycja dominująca, która oczywiście jak najbardziej premiuje tutaj Pudziana. Jest garda. Ale niewiele to zmienia, dlatego że siły opuszczają na Stule. A Pudzianowski dociska. I atakuje, jak zaprogramowane. Żebra, głowa. Otwarte usta Pawła na Stuli, który łapie powietrze jak ryba wyrzucona na brzeg. Konsekwentnie pracuje, trafiając raz po raz w głowę na Stuli Pudzianowski. Świetnie realizuje założenia na dogrywkę. I już tylko ostatnia minuta tego starcia. Sędzia Bagiński podnosi walkę do góry. Tylko czy będą mieli jeszcze szansę cokolwiek zrobić te 45 sekund? Będą, bo dali naprawdę próbkę umiejętności takiej wielkiej chęci. A Pudzianowski znów stara się tym kolanem właśnie obalić na Stule. I po tym kolanie jest kolejne obalenie. Pół minuty do zakończenia dogrywki. Tylko poddanie Pawła na Stuli może zmienić wynik tej rundy dodatkowej na jego korzyść. Zdecydowanie Mariusz Pudzianowski, rewelacyjny Mariusz Pudzianowski, a który no nie daje absolutnie cienia wątpliwości, kto w tym pojedynku jest lepszy. 10 sekund, tu już się nic nie wydarzy. Mariusz Pudzianowski pokonuje Pawła na Stule. To są sekundy dzielące Pawła na Stule od zakończenia kariery. Wielkiej kariery. Trzynaście minut. Kategoria ciężka. Mariusz Pudzianowski łamie już absolutnie wszelkie granice. Kto by się spodziewał, że jego kariera nabierze takiego rozpędu. Ta ostatnia walka, to ostatnie starcie z Olim Thompsonem pokazało, że naprawdę wysoko w hierarchii kategorii ciężkiej organizacji KSW jest Pudzian. Dzisiaj pokonuje, no bo nie znamy jeszcze werdyktu, ale bezwzględnie dogrywka na korzyść Pudzianowskiego, mistrza olimpijskiego w judo, a Pawła na Stule. Obaj zmęczeni nieludzko, poranieni. Szanowni Państwo, w dogrywce sędziowie byli jednogłośni. Ben Katlicz, 10-9. Cezary Wojciechowski, 10-9. Sędzia Szymon Bońkowski, 10-9. Ladies and gentlemen, we got unanimous decision, and your winner is Mariusz Pudzianowski. 11. walka Pudziana i tak jakby zaczynał nowe życie.